Jesteśmy w Wigierskim Parku Narodowym, w którego herbie znajduje się bóbr europejski. Nasz i wielu innych ludzi przyjaciel. Dziś opowiemy sobie o gatunku herbowym Wigierskiego Parku Narodowego, jakim jest bóbr europejski. Jest to bardzo ciekawe zwierzę, przede wszystkim bardzo pracowite, o wyjątkowych układach rodzinnych. Podejdziemy sobie teraz do żeremia i zobaczymy, jak skonstruowana jest taka bobrza sadyba. Zapraszam. O tym, że bobry zasiedliły cały obszar parku, świadczy choćby posadowienie tego żeremia, które znajduje się około 40-50 metrów od budynku dyrekcji naszego parku. Ja jestem osobą stosunkowo wysoką. Mam blisko 2 metry wzrostu, a to żeremie jest zdecydowanie wyższe ode mnie. Na konstrukcję takiego żeremia składają się gałęzie, muł, kamienie i to wszystko tak naprawdę, co znajduje się wokół stanowiska bobrowego. I to wszystko, co bobry są w stanie zgromadzić podczas konstruowania tej fantastycznej budowli. Bóbr bardzo wiele czasu poświęca na wybudowanie takiego domostwa. Bóbr jest nie tylko znakomitym architektem, buduje takie żeremia. Bóbr jest również drwalem, ścina drzewa. Bóbr jest hydroarchitektem, buduje tamy. Bóbr jest górnikiem, kopie nory. Tak więc bóbr jest bardzo pracowitym zwierzęciem. W świecie zwierząt tylko bóbr potrafi tak doskonale przystosowywać środowisko naturalne do własnych potrzeb. Bóbr jest bardzo silnym zwierzęciem, o krępej budowie ciała, nie wszyscy wiedzą, ale waga bobra jest równa, a czasem większa od wagi sarny. Bóbr waży nawet do 30 kg. Tu mamy takiej średniej wielkości bobra, którego waga w naturze wynosiłaby około 15-17 kg. Jednym z przystosowań bobra do życia w wodzie jest gęste futro. Futro bobra jest tak gęste, że niektórzy podają, iż na 1 cm kwadratowy występuje 37 tysięcy włosów. Barwa sierści bobra charakteryzuje się bardzo dużą zmiennością, począwszy od czarnej, poprzez brązową, aż do popielatej. Wśród samych tych barw wyróżniamy też różne odcienie. Sama czerń jest też bardzo zmienna. Bóbr jest niesamowitym czyściochem. Wciąż dba o swoje futro. Po wyjściu z wody natychmiast przystępuje do czyszczenia swojego owłosienia. W tej pielęgnacji futra pozwala mu rozdwojony paznokieć czwartego w palce. Działa jak grzebień, dzięki niemu bóbr rozczesuje swoje futerko, a wyciąga też różnego rodzaju pasożyty, bo trzeba wiedzieć, że bóbr nie jest wolny na przykład od kleszczy. Zęby bobra są bardzo silne, rosną u tego ssaka przez całe życie. Wbrew temu, co podają fałszywe reklamy, opiewające niezawodność pas do zębów czy szczoteczek dentystycznych, nie są one koloru białego. Zresztą wiewiórka w tych reklamach, tak jak i bóbr, pokazywane są jako zwierzęta wyposażone w ząbki właśnie białe. W rzeczywistości są one koloru pomarańczowego. To szkliwo jest częścią martwą, natomiast wewnętrzna część ma charakter dłut. Te ząbki rosną u naszego gryzonia przez całe życie. Drugą błędną informacją, która w przypadku bobra jest bardzo często powielana, jest to, iż ząbki te nazywane są kłami. W rzeczywistości są to siekacze. Kły natomiast występują u drapieżników, tak jak tu mamy w tym przypadku wilka. Generalnie przyjmuje się, iż bóbr jest niesamowitym pływakiem. Tak naprawdę nie jest to prawdą. Jest to pływak powolny, który odbiega w swojej sprawności od wydry. Bóbr jest też bardzo słabym piechurem. Porusza się po lądzie bardzo powoli oraz ociężale. W obecnych granicach Wigierskiego Parku Narodowego pierwsze bobry zamieszkały
ujście rzeki Czarnej Hańczy do jeziora Wigry pod koniec lat 50. minionego stulecia. Wybudowały one trzy żeremia bobrowe, w których mieszkała tak naprawdę tylko jedna rodzina bobrowa. Obecnie obszar parku zasiedla około 160 bobrów, które mieszkają w blisko 40 ugrupowaniach rodzinnych. Bobry zasiedliły wszystkie możliwe do zamieszkania obszary związane ze środowiskiem wodnym, a więc są to wszystkie jeziora parku, a nawet suchary, jeziora dystroficzne, rzeki, cieki wodne, rowy melioracyjne, niewielkie zagłębienia śródpolne. Po II wojnie światowej w całym kraju bobrów mieliśmy naprawdę niewiele. Przyjmuje się, iż w całym kraju w okresie powojennym mieliśmy tyle bobrów, ile jeszcze 20 lat temu w samym tylko Wigierskim Parku Narodowym. Wigierski Park Narodowy jest w tej szczęśliwej sytuacji, że właśnie jako jeden z pierwszych został zasiedlony przez ten gatunek. I właśnie dlatego bóbr do dnia dzisiejszego pozostaje w logo naszego parku. Bobry nie tylko w Polsce, ale na całym świecie nie miały lekko. Przez całe wieki polowano na nie dla futra, mięsa, stroju bobrowego. Ze względu na swój zimnowodny charakter życia, niegdyś bobra traktowano jako rybę. Kościół przyzwolił do zjadania tego mięsa w czasie postu. Nasz kraj jest w tej wyjątkowej sytuacji, że nie ma na świecie innego drugiego, który miałby podobnie wielkie zagęszczenie bobrów, jak właśnie u nas w Polsce. Niestety, ze względu na swoją pracowitość, bóbr staje się coraz częściej ofiarą własnego sukcesu. Zgryzanie drzew, tworzenie rozlewisk, które zalewają użytki zielone, rozkopywanie grobli stawów rybnych, wałów przeciwpowodziowych powodują, że postrzegany jest on jako szkodnik. Zapominamy jednak o pozytywnych aspektach związanych z obecnością bobra. Bóbr poprzez swoją działalność tworzy rozlewiska, stwarzając w ten sposób idealne warunki do bytowania dla wielu innych gatunków, zwierząt. Ja częstokroć na przykład obserwowałem łosie, które żerowały wokół, a nawet w samych stawach bobrowych. Widziałem na przykład sytuację, kiedy łoś podkradał gałązki z zimowego magazynu pokarmowego dla bobrów. Obserwowałem też jelenie, które korzystając z chłodu wody w stawach bobrowych traktowały w letnie upalne dni takie rozlewiska jako kąpielisko, swoiste baseny. Koniec opowieści o bobrach w Wigierskim Parku Narodowym. O parku, który został powołany dla ochrony nie tylko bobrów. O innych zwierzętach i wielu innych ciekawostkach dowiecie się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia!